I witam wszystkich bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie opowiemy sobie o tym, co było, czyli przegraliśmy z Interem 8-1 z Radomiakiem, 2-1 z Piastem, 2-0 z Krakowią, 8-0 z Hutnikiem i 1-0 z Wisłą Płock. Więc teraz przechodzimy do meczu z Montpellier i Rakowem Częstochową. Później zagramy sobie w następnym odcinku zagramy sobie z Legią. Więc pomysłów mam kilka na temat taktyki. W sensie takim, że jeżeli się znudzi to wygrywanie, w sensie tak często będziemy wygrywać wszystko i będzie to takie łatwe jak jest teraz, to wtedy zrobimy takie coś, że zmienimy taktykę. Czyli powiedzmy, jeżeli do połowy sezonu będzie szło to tak jak idzie teraz, czyli że wszystko wygrywamy, no bo jest to aż naprawdę tak, że się nie spodziewałem takich wyników, że wszystko naprawdę, wszystko wygrywamy. Nie spodziewałem się takich wyników, więc na nich, do boju. Więc jeżeli dalej takie wyniki będą, po prostu będzie zbyt łatwo, to w trzecim sezonie, w następnym, wprowadzę już nową taktykę i pod koniec, w sensie jakoś tam jak będziemy mieli ligę już wygraną i tam ewentualnie jak już odpadniemy z Pucharu Europejskiego albo będziemy gdzieś tam grać w jakichś większych, w dalszych fazach, to sobie wtedy zmienimy na taktykę i sobie właśnie wymyślimy, czy 4-2-3-1, czy 4-3-3, czy 3-5-2, coś sobie wymyślimy. I Mula, idź, szpendi, 1-0. 37 sekunda gry. Pięknie. No coś sobie wymyślimy, jakąś taktykę. Będziemy sobie coś kombinować, aby to fajnie było. W ogóle powiem wam, nie podoba mi się. Wolę grać na tych kulkach, bo na tych kulkach jest jakoś, nie wiem, jakoś tak nie podobają mi się modele tych postaci, jak na moment, w którym jesteśmy, jest 2023 rok. Ja wolę coś takiego, tak szczerze mówiąc, bo bardziej to oddaje mecz, mi się wydaje, bo to, że te tam ludki sobie grają, ten gdzieś zostanie, czy coś takiego, strasznie mi się to nie podoba. Animacje mi się też nie podobają. A tak na tych kulkach na 2D nie ma czegoś takiego, że jakiś model jest wyższy, niższy, tylko po prostu widzimy numerki i nazwisko i to się najbardziej liczy. I to jest mega, mega fajne. Więc ja wolę grać na tym 2D, jeżeli wy wolicie grać, żeby była animacja, to mi napiszcie, to wtedy coś pomyślimy. Zachowicz i brameczka 2-0, ale czy był spalony? Chyba nie było spalonego. Ja przynajmniej nie widziałem spalnego w tej akcji. 2-0, pięknie. Inter remisuje 0-0 na razie z Zurichem, ale to pewnie z nimi wygra gdzieś tam w dalszej części meczu. Kadri, Chabaké, Lecomte, Julien. Fajnie to grają, ale mówię, zobaczymy. Ja bym chciał może 4-2-3-1, bo to też fajna taktyka. Ewentualnie 4-3-3, bo to takie, byśmy taką tiki-takę zagrali pod ilość podań. Chociaż nie wiem, czy to ma sens w Ekstraklasie. W Europie pewnie byśmy byli, bo było bardzo, bardzo ciężko. Może na 3-5-2 i granie z kontrataku, chociaż nie wiem, czy to też ma sens w Ekstraklasie. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy mieli grać z kontrataku na jakiś tam Radomiak, czy na jakąś śmieć Legnicę. Z całym szacunkiem dla tych zespołów, ale bardziej czerwona kartka będzie. Ale rzutu karnego nie będzie, ale właśnie wolałbym właśnie, żeby coś było dynamiczne, stylowe, żebyśmy mogli te mecze wygrywać bardzo wysoko, 3-0 myślałem, żeby takie na przykład takie Montpellier 2-0 ogrywamy i jest to fajne, a nie, że oni atakują tam powiedzmy, że oni atakują, nie wiem, 60-70 minut, a my mamy dwie akcje i strzelamy tam jedną bramkę czy coś takiego, więc no to by było mega, znaczy no nie w moim stylu przynajmniej, ja wolę właśnie jak gram w FM, żeby to było fajne, dynamiczne, żeby to fajnie bujało, że tak powiem. O, Zurich wygrywa 1-0. Klawan, Dąbrowski, Glik, bo na przykład z doświadczenia wiem, że chyba nikomu się nie chce oglądać takiego grania, takiej typowej defensywki. Ja bym wolał właśnie coś, gdzie wykorzystujemy tych najlepszych zawodników, co mamy. A wszyscy wiemy, że najlepsi zawodnicy to są nasi, dość są zawodnicy ofensywni i oni dużo robią, dużą różnicę, strzelają dużo bramek, fajnie się to ogląda. Wiadomo, można też fajne 3-5-2 ofensywne zagrać, ale wtedy będziemy tracić dość dużo bramek, ponieważ 3-5-2 w FM-ie nie jest to jakaś mega dobra formacja. Mula, oj, czy będzie 2-2, Kadri. No Jezus Maria, 2-0, czerwona kartka, nic nie zmieniam i jest 2-2.
to nic, fajnie byłoby to wygrać ten mecz jakimś cudem. No ale nie rozumiem tego, gramy jednego więcej i takie rzeczy. Jeszcze przegramy to. Myślałem. No. Mula. O Jezus Maria. Danilo. Glikson. Jagiełło, Łęgowski. Mula. Mula, Wędrychowski, Danilo, Łęgowski, Jagiełło. Filip Jagiełło. 94. minuta gry. Ależ to jest mecz. Boże. Ależ emocje. I wygrywamy. Wygrywamy 3-2. Super robota. Super robota, wygrywamy. I powiedzmy teraz na ten Radomiak, co będziemy grali z nimi. Zobaczcie, ja tutaj postanowiłem, że dam kilku zawodnikom okazję do testów. Poznajdywałem kilku zawodników z jakimiś tam przeszłościami w reprezentacjach młodzieżowych i z jakimiś fajnymi nazwiskami, typu właśnie Pastore, Pepe Reina, Gomis. To by byli zawodnicy, którzy Ekstraklasy na pewno podbili. Ale zobaczymy, bo to wiadomo, na test ich bierzemy. Niektórych bierzemy na zasadzie takie, że jak się nie połamią, jeżeli się nie połamią, to wtedy zobaczymy. No to by było naprawdę, niektórzy są fajni, on zasługuje, niektórzy zawodnicy mega fajni. Zobaczymy, ciekawią mnie ich liczby, jakie by były w Ekstraklasie. Bo taki Javier Pastore, to wydaje mi się, że tak by się bawił w tej Ekstraklasie, że szok. Kontrakt nowy podpisujemy, nie interesuje nas ten kontrakt tak naprawdę. Co mam powiedzieć więcej? No, zagramy 3-5-2 na ten Raków. Zagramy defensywnie, bo z Rakowem zawsze problemy. Więc zagramy 3-5-2. Ostatnie spotkanie to porażka i remis, więc podpisaliśmy Marka. Mark będzie kozakiem. Zobaczycie jego atrybuty zaraz. Moje filtry robią gigantyczną różnicę. To się przekonałem teraz. Zobaczcie, on z tymi atrybutami, 19 determinacja, 17 błyskotliwość, 14 wykończenia, to będzie taki napastnik, że to szok. Z Haiti, pierwszy napastnik z Haiti w Ekstraklasie, to będzie coś. I będzie zarabiał 30 euro tygodniowo, nie wiem jak on za to wyżyje, ale 120 zł tygodniowo. To naprawdę, no i Patrick Mac coś tam dołączy do nas w lutym. Patrick, no może coś z niego będzie, może nie, zobaczymy. Więc przechodzimy do meczu z Rakowem i na Raków zagramy sobie taktyką 3-5-2, ostrożną. Więc na środku obrony Patryk Peda, Wiśniewski, Wutso, Veiga, Calafiori. Łęgowski, Colociolo. Nie. Dąbrowski musi zagrać. Gojano, Szpendi. Nie no, oni zagrają jako wysunięci. I jeden z nich, na przykład Gojano. Może on zagra jako cofnięty napastnik na wsparciu, powiedzmy. Zachowicz na ławce. Rako, czyli Smoliński gdzieś tu się pojawi. Łęgowski zamiast Glika. No obrońców nie potrzebujemy w sumie, no. Bez Walkwist. Więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o ten mecz. Ostrożny, tempo nieco niżej tej dyscypliny. Długie wyrzuty. Nie no, od wyrzut po ziemi. Średni pressing. Coś takiego wymyśliłem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie przegramy 5-0, tylko tutaj będzie 1-0 dla nas. Takie granie jak Raków właśnie w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że się uda. Byłoby bardzo fajnie usio. To będzie właśnie taki mecz bez jakichś akcji tutaj ciekawych. Janicek, Wiśniewski, Peda, Dąbrowski, Danilo. I pięknie wymianki, teraz Szpendi,
Jeden. Ach, poprzeczka, ale spalona. Nie, kurde, poprzeczka. No na razie, mimo wszystko, my sobie tworzymy więcej okazji, ale to chyba bardziej jest spowodowane klasą zawodników, jakich mamy. Fajnie, jakbyśmy ten mecz wygrali. Na razie fajnie, bo oni strzałów oddali tylko dwa, my aż sześć. Możemy ten mecz wygrać, możemy ten mecz wygrać, bo musimy zagrać na przykład standardowo. Mentalność standardowa. Dużo strzałów oddajemy, powinniśmy wygrywać 1-0 według statystyk expected goals, ale teraz Eevee. Koczerkin, no i mamy 1-0 dla gospodarzy, dla gości, przepraszam. Dla gości 1-0. Więc 3-5-2 średnio się sprawdziło teraz. No, Calafiori, Goiano. Nad poprzeczką. No na razie mówię, nie tworzymy sobie sytuacji jakichś ciekawych, więc wracamy do tego, co było, więc Wojśniewski, Anisokoko, więc tutaj się pojawi Bichochcian. Na lewej się pojawi Bachebek i z przodu się pojawi, zamiast Szpendiego pojawi się Maślanka, Artur. Niech będzie. Te trzy zmiany, taktykę zmieniamy, bo raczej jest takim rakowym, nie chciałbym przegrać. Bachebek. Bułca. Danilo. Janicek. Śniewski. No, klepią chłopaki. Fajnie to wygląda. Calafiori. Dralaga gdzieś pójdzie. Maślanka. Ale spolony chyba będzie. Artur Maślanka na 1-1. Pięknie, Arturo. I teraz na 2-1 by się przydało. Żeby podtrzymać pasy nieprzegranych meczów w lidze. Dobra, więc wejdzie Valkvist. Nie ma tutaj jak zmienić, więc jeszcze na defensywnego wejdzie Łęgrowski. No kurde, remis. Cały czas wygrywaliśmy, w końcu jakiś remis, ale chciałbym, żebyśmy jednak wygrali. No ale będzie bardzo ciężko. Więc remisujemy po totalnej dominacji. No widzicie, bez sensu była ta zmiana na formację defensywną, bo od momentu, gdy my strzeliliśmy bramkę, to naprawdę zaczęło się bardzo dużo dziać na boisku. Chodzi o statystyki przede wszystkim. Szkoda, bo wydaje mi się, że taki mecz był do wygrania ze słabym Rakowem, który jest na miejscu czwartym teraz. No nic. Papczyn domaga się wyjaśnień VAR, no to masz numer do Martiniaka, to dzwoń. Rodaldo, przepraszam. Dobra. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku zagramy sobie przeciwko Legii, Zurichowi i LKS-owi. Później oczywiście jakiś tutaj Montpellier, Jagiellonia, Inter. Takie zagramy meczyki później gdzieś tam sobie po okienku pogadamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc to było na tyle. Jeżeli podobał Wam się pomysł tą zmianą taktyki, żebyśmy w innych meczach, znaczy żebyśmy grali inną taktyką w przyszłym sezonie, ewentualnie od lutego, napiszcie mi to w komentarzach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.